Robicie to dlatego, bo Konfederacja was czołga dzień i noc za to. Robicie to dlatego, że wam narracja Konfederacji się nie podoba, bo Konfederacja mówi, pani Biejat, to nie jest ten model rodziny, który my kochamy. I my jesteśmy w tej sprawie bardziej prawicowi niż PiS, bardziej mocni, bardziej przekonani niż PiS. To my jesteśmy wiarygodni, a wy nie. Powiedzcie to po prostu, że tak jest. Ale w tej historii bardzo dobrze widać, kto w rzeczywistości steruje Prawem i Sprawiedliwością. I to jest smutna informacja, bo okazuje się, że nie wszechwładny prezes Jarosław Kaczyński, tylko pan Grzegorz Braun. Że pan Grzegorz Braun jest tą osobą, która siedzi w waszych głowach, że pan Grzegorz Braun to jest ta osoba, która decyduje o tym, jak zachowa się Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, dzień dobry. No jedzcie, koledzy z PiSu i koleżanki te żabę, jedzcie, przełykajcie. Coś wam słabo idzie, ponieważ słucha nas opinia publiczna. Cieszy liczna obecność przedstawicieli mediów, jakże niezależnych w tej sali, więc odnotujmy to, że to jest na wasze życzenie, jest ten pasztet. Zabrzmiało tutaj parę razy słowo umowa. Biedni wasi, skołowani, naiwni wyborcy nie odnotowali tego pewnie i nie wszyscy rozumieją, że tak właśnie jest, żeście się umówili na taki parytet, poza nawias którego oczywiście wystawiliście koło Konfederacja. No. I ledwieście się umówili, to ktoś tam wam to zbadał. Słabo to wyszło w grudniu po południu, prawda? Odbiło się jakoś tam w gazetach i gazetkach. No i w związku z tym w trybie alarmowym trzeba zmienić prezydium komisji. Słabo to wygląda, a wy słabo dzisiaj tutaj się prezentujecie. Ja przysypiam, jasna rzecz. Apelowałem wczoraj o rozwagę, żeby procedować zmianę w prezydium szybciej, nie później. Chyba trzy razy, tak? Wnioskowałem, żeby tego nie odkładać na przez panią przewodniczącą, bezpośrednio zainteresowaną prolongatą tej procedury, jakiś odleglejszy termin, żeby tego nie odkładać. Aleście wtedy też siedzieli tak, jak teraz siedzicie, tak? Tak jak teraz siedzicie, no tylko posłanka Czerwińska tutaj mi posyła spojrzeniem zatrutą strzałę, ale jeszcze się trzymam, prawda? Jeszcze się trzymam. Reszta patrzy w ścianę, reszta patrzy w blat, tak? I to jest ten monopol na władzę, na prawdę, na sprawiedliwość. Słabo. Jedzcie tę żabę, jedzcie, przełykajcie. Ale pamiętajcie, żeście sobie tego sami napytali, że tak to właśnie wygląda. Woleliście post-neo-euro-komunę w prezydium Sejmu, kłaniam się panie marszałku, i w prezydiach komisji od Konfederacji. To macie. Ale uaktywnijcie się na litość boską, bo jeszcze macie tutaj okazję, jeszcze może zawnioskujecie w trybie formalnym. Panie pośle, chciałby pan może zobaczyć PESEL pani poseł posłanki Biejat? W trybie formalnym. Słucham? Czy chciałby pan poseł może zobaczyć PESEL posłanki Biejat? Pani poseł sobie odsłucha nagranie z tego posiedzenia. Pani poseł, to czasem trzeba trzy razy przeczytać, żeby ze zrozumieniem. Więc, ale warto też pomyśleć. Więc procedujcie, szanowni państwo, ale w cichości ducha rozważcie, czy prezydium waszego klubu, waszej partii, czy postępuje właściwą ścieżką i czy ta ścieżka prowadzi do tej Polski, z myślą o której stawaliście państwo, nie wątpię w te szranki wyborcze i wstępowaliście do partii Prawo i Sprawiedliwość, bądź też jej przystawek, bo i przystawki tutaj są silnie reprezentowane. Więc jeśli rzeczywiście do Polski idziecie,
to zastanówcie się, czy właśnie tędy. Konfederacja, wolność i niepodległość.